Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: oto Twoja matka i bracia na dworze szukają Ciebie. Odpowiedział im: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Jezusie. W postawie stojącej przyjmijmy błogosławieństwo Księgą Ewangelii. Czcigodny księże kardynale, drodzy kapłani, siostry i bracia. Do tej świątyni, której budowę planowano już po uchwaleniu Konstytucji 3 maja, a po kilku próbach rozpoczęcia jej budowy ostatecznie podjęto przed ponad 20 laty, wprowadza się stopniowo relikwie polskich świętych i błogosławionych. W ten sposób dzisiejsi realizatorzy zamysłu szlachetnych, nawet najbardziej szlachetnych elit przedrozbiorowej Rzeczpospolitej wskazują na ważny fakt dostrzegany w świetle wiary. Mianowicie, że na każdy czas, a zwłaszcza najbardziej trudny, opatrzność daje świętych, którzy przyczyniają się do umocnienia wiary, odnowienia życia religijnego, bronią niepodległości Polski lub wychowują pokolenia na nadchodzące, czasami jeszcze trudniejsze czasy. Niektórzy z tych, których relikwie już są w tej świątyni, zaczynali jako powstańcy przeciwko caratowi, aby z czasem poświęcić się odnowie życia religijnego Polaków. Tak było w przypadku świętego Rafała Kalinowskiego, który po klęsce powstania styczniowego i zsyłce na Sybir ostatecznie odbudował od czterech schłopiałych karmelitów na nowo zakon karmelitów w Polsce. A przez założone małe seminarium w Wadowicach zapewniał powołania do zakonu do 80. lat XX wieku. Podobnie błogosławiony honorat Koźmiński. Za udział w spisku antyrosyjskim trafił do osławionego 10. pawilonu Cytadeli Warszawskiej, a po zwolnieniu ze względu na katastrofalny stan zdrowia wstąpił do kapucynów, aby pomimo nałożonych na niego różnych ograniczeń tylko w konfesjonale przygotowywać kolejne kobiety do zakładania tak potrzebnych, licznych zgromadzeń zakonnych, zarówno habitowych, jak i bezhabitowych. Nie inaczej było także w przypadku świętego brata Alberta, który nawet po uwięzieniu i ucieczce z więzienia w Ołomuńcu powtórnie przyłączył się do powstania styczniowego, tracąc w tym wypadku nogę. Po studiach malarskich w Warszawie i Monachium
w trakcie dobrze zapowiadającej się kariery artystycznej porzucił ostatecznie malarstwo. A po nieudanej próbie życia zakonnego u jezuitów odnalazł swoje miejsce w duchowości franciszkańskiej. Ostatecznie dał początek zgromadzeniu braci Albertynów. Do tych i innych błogosławionych i świętych, bohaterów narodowych i patriotów, ale także pasterzy Kościoła i założycieli nowych dzieł, a także reformatorów życia religijnego, takich jak Jan Paweł II, kardynał Stefan Wyszyński, Maksymilian Kolbe, to główny patron naszej diecezji, święta Faustyna, ksiądz Jerzy Popiełuszko oraz inni, im podobni, nasza diecezja pragnie dziś dołączyć relikwie świętego Józefa Bilczewskiego, pochodzącego z Wilamowic, profesora, rektora uniwersytetu, arcybiskupa metropolitę łacińskiego Lwowa. Tak się składa, że obecny wśród nas ksiądz kardynał Kazimierz Nycz jest sąsiadem wobec pochodzenia co do Wilamowic. Przed wiekami do Wilamowic i do starej wsi przybyli osadnicy z zachodu. A gdy my przybywamy z relikwiami świętego Józefa Bilczewskiego, chcemy dzisiaj spytać, co specyficznego wnosi ten nasz święty do grona tych świętych i błogosławionych, których relikwie już zainstalowano w tej świątyni. Wspomniałem, że arcybiskup Bilczewski pochodził z Wilamowic, gdzie własną mowę zachowano niemal do naszych dni. A dziś wiele dzieci pragnie się jej uczyć na zajęciach dodatkowych w szkole. I tym pierwszym wyróżnikiem naszego świętego jest jego pochodzenie z określonej mniejszości etnicznej, ale zarazem niezwykłe umiłowanie ojczyzny, Polski, a także identyfikowanie się z nią w sposób chrześcijański, bez niebezpiecznego nacjonalizmu i z wielką otwartością na ludzi innego języka, innego narodu i kultury. Arcybiskup Bilczewski zdaje się powtarzać w swoim życiu słowa dziś czytanej Ewangelii. Kto jest moim bratem i siostrą? I stara się odpowiedzieć każdy, kto pełni wolę Ojca w niebie, jak ją rozumie w swoim sercu. Ta niezwykła otwartość na świat musiała się ujawnić, gdy ostatniej klasy szkoły podstawowej poszedł już nie w Wilamowicach, ale w Kętach. Z postawą patriotyczną musiał spotkać się w gimnazjum w Wadowicach. Bardzo żywo zaangażowani byli w przyszłą niepodległość uczniowie tej szkoły, ale także z otwartością na innych. Kiedy bowiem młody Józef chodził, czy zaczął chodzić do gimnazjum w Wadowicach w 1872, 5 lat wcześniej osiedlił się w Wadowicach pierwszy Żyd, Baruch Tiberg. Tylko dlatego pozwoliły mu władze miasta na osiedlenie, ponieważ po upadku powstania styczniowego musiał uciekać z zaboru rosyjskiego. A władze miasta uznały, że zakaz osiedlania się Żydów obowiązujący od Zygmunta Starego w przypadku bohaterskiego powstańca nie obowiązuje. Jednoznaczna identyfikacja z Polską i oczekiwanie jej odrodzenia wzmocniło się na pewno w seminarium krakowskim, które wówczas mieściło się na Stradomiu. A gdy Józef Bilczewski przybywał do Lwowa, aby podjąć zajęcia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza, szybko dał się poznać jako doskonały wykładowca, przyjaciel młodzieży, naukowiec, organizator zdolny do współpracy z ludźmi innych religii, ale także innych wyznań. Łatwo nawiązujący kontakt z przedstawicielami różnych warstw społecznych oraz radykalnie innego światopoglądu niż chrześcijański. Musiało to być tak widoczne, że zaledwie po kilku latach pobytu w nowym dla siebie środowisku został od początku dobrze przyjęty jako nowy rzymskokatolicki arcybiskup Lwowa.
Arcybiskup Milczewski wyróżnia się na pewno jako gorliwy i przedsiębiorczy pasterz Kościoła Lwowskiego, którego wyznawcy mówili po polsku, po niemiecku, po rumuńsku, węgiersku. Na ogromnych obszarach tej diecezji brakowało zarówno świątyń, jak i kapłanów. Wystarczy powiedzieć, że on sam wybudował za swoich nie za długich przecież rządów 330 obiektów sakralnych. Starał się także zwiększyć liczbę alumnów w seminarium lwowskim, które zaczęło przyjmować kandydatów także z terenów innych diecezji, takich jak krakowska, tarnowska czy przemyska. Nawet jeszcze po jego śmierci kandydaci z terenów naszej diecezji, nie mogąc dostać się w Krakowie, udawali się do seminarium we Lwowie. W samym roku 1935 z jednego żywca wstąpiło dwóch abiturientów z tamtejszego gimnazjum, w tym późniejszy biskup nominat na diecezję kijowską w 1958 roku, ksiądz Wojciech Olszowski, pochowany dziś w Żywcu. Arcybiskup z Wilamowic przejmował się słowami Pawła Apostoła, które dziś usłyszeliśmy z jego listu do umiłowanego ucznia i współpracownika Tymoteusza. Apostoł prosił go usilnie: nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych. Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Dobre słowa, adekwatne do każdego, którego wyświęcał jako arcybiskup Lwowa. Święty Józef Bilczewski jako pasterz wyróżnia się także swoim zatroskaniem o ludzi w różny sposób zagubionych oraz o pogłębienie życia religijnego tych, którzy trwają wiernie w Kościele, a także o społeczne zaangażowanie duchownych i przygotowanych świeckich. Jak dobry pasterz, arcybiskup szukał i wychodził do wszystkich, niezależnie od tego, na czym polegało ich zagubienie. W nauczaniu, zwłaszcza w sprawach społecznych, podkreślał, że czym innym są błędne poglądy, a czym innym uwiedzenie i człowiek uwiedzony zgubną ideologią. Bywało, że śmiało siadał z tyłu na dużym zebraniu robotników, gdy przemawiali agitatorzy socjalistycznej orientacji, aby później przedstawić się, kim jest, wskazać na swoje społeczne pochodzenie, przecież rzemieślniczo-chłopskie, a następnie podejmować dyskusję na temat, czym jest sprawiedliwość w społeczeństwie. Wobec rosnących różnic w sytuacji materialnej wiernych arcybiskup nauczał, a także kształcił duchownych i świeckich w tematach społecznych, bardzo żywo przejawiających się w społeczeństwie. Sam przyjmował, jakbyśmy to dziś powiedzieli, opcje na rzecz ubogich. Znakiem tego jest jego ostatnia wola, aby pochować gdzie nie na czcigodnym cmentarzu łyczakowskim, ale na Janowskim, gdzie chowano ubogich, nędzarzy i bezdomnych. Był także arcybiskup Bilczewski czujny na wszelkie przejawy odnowy religijnej idące od papieży z Rzymu, ale także sam podejmował nowe inicjatywy wyprzedzające inne w innych diecezjach, innych biskupów, a służące pogłębieniu wiary i pouczaniu w nowych zagadnieniach. Pomny był zawsze na słowa świętego Pawła skierowane do jego ucznia i współpracownika. Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. Tego trzymał się sam i to przekazywał tym, których wyświęcał na kapłanów. Moi drodzy bracia i siostry, ze względu na charakter tej świątyni i rosnące znaczenie religijne i narodowe, trzeba wskazać na jeszcze jeden wyróżnik
życia naszego patrona. Jak mało kto, był on strażnikiem ślubów, które we lwowskiej katedrze, jego katedrze, 1 kwietnia 1656 roku składał król Jan Kazimierz. Wciąż pytał o realizację tych ślubów. Z tym związane są jego starania o ożywienie i pogłębienie kultu Matki Bożej, zwłaszcza Krowej Polski. Tym bardziej więc zasługuje Józef Bilczewski na to, aby zajął swoje miejsce wśród błogosławionych i świętych polskiego Kościoła. Tych, którzy obecni stają się w tej świątyni opatrzności. Amen.